Oto najlepsze naturalne zioło, które działa wiatropędnie, rozkurczowo, mlekopędnie. Związki zawarte w owocach kminku usprawniają pracę przewodu pokarmowego, znoszą stany skurczowe jelit, zapobiegają nadmiernej fermentacji w jelitach, znoszą wzdęcia brzucha, poprawiają trawienie i przyswajanie pokarmów. Co jest ważne, kminek jest dobrze tolerowany nawet przez dzieci i osoby w wieku podeszłym, które cierpią na wzdęcia, brak łaknienia, zaparcia, a także na nadmierną fermentację w jelitach. Dla matek karmiących jest on cennym środkiem zwiększającym ilość wytwarzanego mleka. Zróbmy razem napar. Jedną łyżeczkę kminku wystarczy rozdrobnić, możesz już kupić gotowy mielony kminek. Kminek jest także dobrym lekiem dla ludzi cierpiących na dolegliwości wątrobowe, ponieważ zwiększa ilość wydzielanej żółci i ułatwia jej przepływ do dwunastnicy, ale także jest korzystny dla osób cierpiących z powodu zaburzeń pracy trzustki i zwiększa także ilość wydalanego moczu. Rozdrobniony kminek przełóż do garnuszka i zalej szklanką wrzątku, odstaw na 15 minut. Odseć i nasz napar jest już gotowy. Taki napar pij w 2-3 porcjach w przypadku bólu brzucha, wzdęć, zaparć lub w czasie karmienia piersią. A dzieciom podawaj od 0,5 do 1,5 łyżki tego naparu 2-3 razy dziennie. Ale to nie wszystko, śledź mnie po więcej!